Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy Jezus skończył 40-dniowy post na pustyni, 40 dni to przecież nie przez przypadek, 40 to musi się w uszach słuchaczy odbić jakimś echem, wybrzmieć znajomo. 40 to liczba lat, jakie na pustyni spędził Izrael, kiedy po wyjściu z Egiptu Bóg prowadził go wcale nie najprostszą drogą, nie najkrótszą, ale przez cały Półwysep Synajski, a potem drugą stroną Jordanu. I wszystko wydawało się już być na wyciągnięcie ręki, o krok. Tymczasem Bóg zna drogę, którą Cię prowadzi. Jezus pod koniec 40 dni na pustyni zaczął odczuwać głód. I głód to jest jedno z tych doświadczeń, które jest typowe dla pustyni. Przedziwne, ale Izraelici być może jeszcze pamiętali i radość, szczęście, które towarzyszyło ich przejściu przez Morze Czerwone. Jeszcze przed oczyma majaczyły im ciała Egipcjan, które widzieli na brzegu morza, kiedy Bóg potężną ręką, wyciągniętym ramieniem pobił wojsko egipskie, a suchą drogą przeprowadził Izraelitów. Jeszcze to było wszystko takie świeże, ale kiedy lud poczuł głód, zaczęło się szemranie. Czy nie lepiej, abyśmy zostali w Egipcie? Czy nie lepiej nam było tam nad garnkami pełnymi mięsa i chleba? I co tam wolność, jeśli tutaj wolni odczuwamy głód? Głód to jedno z podstawowych doświadczeń pustyni. Ale Bóg nie pozwala, by Jego lud zginął z głodu. On sam daje pokarm. Izraelu, Twój chleb i Twoje mięso nie są w Egipcie. Nie wracaj do Egiptu, do domu niewoli. Bóg sam nakarmi Cię na pustyni. Przychodzi dar manny. Przychodzi dar przepiórek, a Izraelici, wychodząc na pustą przestrzeń pustynnego krajobrazu, codziennie zbierają tyle, ile potrzeba. Dokładnie tyle, ile potrzeba. Dar manny wspominać będą Izraelici przez długie wieki. Według tradycji zapisanej w Księdze Mądrości, każdy inaczej odczuwał smak manny. Dla każdego smakowała tym, co było dla niego miłe. I jeszcze jedną rzecz podkreśla Księga Mądrości. Manna była pokarmem, który topniał o wschodzie słońca. Dlatego zachęca autor Księgi Mądrości, wstawaj wcześnie, by zbierać mannę, by oddać Bogu chwałę, by złożyć Bogu dziękczynienie. Dziękczynienie to Eucharystia. Pokarm, który prawdziwie Bóg dał swojemu ludowi wędrującemu przez pustynię. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. I warto stać wcześnie, żeby ten pokarm zebrać. Żeby zebrać to, co każdemu z nas będzie smakować według potrzeb każdego z nas. To, co będzie chlebem na każdy dzień. Na każdy dzień naszej wędrówki przez pustynię Wielkiego Postu, a potem przez pustynię Wielkiego Miasta, przez pustynię miejsca pracy i szkoły, przez pustynię czasem duchową, pustynię kulturalną, czasem pustynię intelektualną dzisiejszego świata. Bóg daje pokarm. Ale Jezus na pustyni mówi o jeszcze jednym pokarmie. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, każdym słowem, choćby najmniejszym, zapisanym w tej księdze, palcem Bożym. Każdym słowem. Przedziwne, ale w słowie hebrajskim oznaczającym pustynię, midbar, zawarte jest słowo dawar, które oznacza słowo, które oznacza czyn. Pustynia to jest ten czas, kiedy Bóg przemawia, kiedy daje swoje słowo. To jest czas, kiedy Bóg spełnia czyny,
bo hebrajskie słowo dawar to nie tylko teoretyczne słowo, to nie tylko dźwięk, ale to również pełen mocy czyn, który podąża za słowem. Bóg na pustyni prowadzi swój lud. Bóg na pustyni prowadzi ciebie i chce cię karmić swoim słowem. Czy zechcesz otworzyć to słowo, aby nakarmić się Bożym Słowem? Czy zechcesz nagle zamknąć oczy i popatrzeć wokół na dzieła, których Bóg dokonuje wokół ciebie? Na te przedziwne Boże słowa, które są czynami, które codziennie rozbrzmiewają w twojej rzeczywistości. Otwórz szeroko oczy, weź do ręki słowo i nakarm się nim. Zamknij oczy i wsłuchaj się w słowo, które Bóg spełnia wokół ciebie każdego dnia. Bóg prowadzi cię na pustynię i daje ci odczuć głód. Pozwól sobie na luksus odczucia głodu po to, żeby zatęsknić za chlebem, który nie przemija. Za chlebem, który daje życie wieczne.